Piotrek Nosoń, kapitan z Częstochowa po zremisowanym meczu z ŁKS-em w Łodzi. Piotrek, takie pytanie na początek. Cieszymy się z tego jednego punktu, czy jednak mamy niedosyt, że nie wywozimy trzech? Ja myślę, że ogólnie to jest dobre pytanie, nad którym jeszcze będę chwilę myślał, bo z jednej strony można powiedzieć, że okej, graliśmy na terenie bardzo dobrego zespołu, nie ma co ukrywać, wywozimy punkt, to jest zawsze cenny punkt, bo daje nam jakąś tam coraz większą ilość tych punktów i zbliża nas do celu, ale z drugiej strony można powiedzieć, że sytuacje, które mieliśmy, gdybyśmy przy lepszym szczęściu zamienili na gola, to równie dobrze moglibyśmy wygrać, dlatego waham się, czy to jest cenny punkt, czy więcej jest niedosytu, czy bardziej to szanujemy, ale na pewno myślę, że możemy przede wszystkim z drugiej połowy być zadowoleni, bo w pierwszej trochę za bardzo się daliśmy cofnąć przeciwnikowi. Nie ma co ukrywać, o dużej jakości, ale przy jeszcze lepszych naszych rozwiązaniach po odbiorze piłki pokazaliśmy, że wcale nie musimy się bać takich zespołów jak ŁKS. Dzisiaj ty szczególnie chyba czułeś się na boisku jak ryba w wodzie. Bardzo dobre spotkanie w twoim wykonaniu. Nie przesadzałbym, bo myślę, że mogłem zagrać dużo lepiej, dużo też tam w pewnych momentach niedokładności, ale cieszę się, bo jest to kolejne spotkanie, gdzie gram, staram się pomóc drużynie, ale myślę, że dzisiaj tak jak zawsze cała drużyna mocno pracowała na to, żeby po prostu zachować czyste konto. Szkoda tylko, że nic nie wpadło, bo też były ku temu okazje. Tutaj wśród łódzkich dziennikarzy miejscowych na pierwszej części konferencji pojawiały się takie tezy, że Skra już bardzo dobrze nauczyła się tej pierwszej ligi, porównując z naszym pierwszym spotkaniem tutaj na ŁKS-ie. Ty też masz już takie poczucie, że w tej 19 kolejce wiemy już, jak grać w tej lidze? Myślę też, że sam po sobie widzę, że już lepiej się czuję. Też wiadomo, zdobywając tyle punktów nabieramy więcej pewności siebie i też drużyna była dosyć mocno przebudowana, więc każdym meczem to wygląda coraz lepiej i myślę, że tak, trochę się nauczyliśmy, ale trzeba cały czas pracować z pokorą i pokazać na wiosnę co do tej pory, a nawet myślę, że jak mocno to przepracujemy, to możemy dalej robić niespodziankę. Mijał nas Mikołaj Kwietniewski, szczególnie z Kwietniem chyba dobrze ci się współpracuje, bo te piłki bardzo fajne dogrywasz, czy do Mikołaja, czy do Maćka Masa. Żal tej sytuacji, kiedy sędzia niestety odgwizdał spalonego. Wiadomo, szkoda, nie wiem tam do końca, wydaje mi się, że czy był spalony, ale wydaje mi się właśnie, że nie było, ale to wiadomo, sprawdzili na warze pewnie, więc nie mogę z tą decyzją jakby dyskutować. Z każdym mi się dobrze współpracuje, wiadomo, jestem tutaj już kupę lat i też wiadomo, każdego trzeba się nauczyć, bo im więcej tych nowych zawodników, każdy ma jakieś inne swoje przyzwyczajenia, inny sposób grania, więc cieszę się, że tak to wygląda, jeśli chodzi pod względem całej drużyny i oby tak jeszcze za tydzień i na wiosnę. Piotrek, na koniec takie pytanie do ciebie jako kapitana, bo sportowo wyglądamy, myślę, że lepiej niż dobrze, momentami bardzo dobrze. Czy bardzo byś już chciał, żebyśmy w końcu zagrali w Częstochowie? Myślę, że to jest pytanie, na które odpowiedź jest jasna. Który to już 18-19 mecz gramy na wyjeździe i powoli staje się to uciążliwe, ale mówię, nie ma co też narzekać i jakby łamać się czy marudzić, bo nie mamy na to wpływu, aczkolwiek fajnie by było zagrać w Częstochowie, bo też dla przykładu moja rodzina bardzo chętnie by przyszła zobaczyć, jak Skra gra w pierwszej lidze, a niestety nie możemy przez takie ani inne decyzje pewnych ludzi. Ale nic, mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni i będzie nam dane zagrać w Częstochowie, bo pokazaliśmy, że na wyjazdach radzimy sobie świetnie, więc teraz pora udowodnić, że w Częstochowie będzie tak samo. Myślę, że to najlepsze puenty na dzisiaj, za tydzień Rzeszów, a na wiosnę mam nadzieję, czy Loreta, czy inny stadion w Częstochowie, ale w domu. Dzięki wielkie. Tak jest, dzięki bardzo.